Wiosna to okres porządków i remontów. Intensywne prace trwają również na cmentarzu Kule. Administracja nekropolii systematycznie poprawia jej infrastrukturę. Cmentarz Kule swoje początki ma w roku 1882. Pierwszy pochówek w tym miejscu odbył się w 1884 roku. Jest to jeden z największych cmentarzy częstochowskich, bo liczy sobie ponad 16 hektarów powierzchni. W ten kompleks cmentarza Kule wchodzi również i część cmentarza prawosławnego, jak również i groby wojenne. Od czasów nowego administratora trwa tutaj nieustannie od półtorej roku poprawa infrastruktury cmentarnej. Mowa tutaj o przede wszystkim o ścieżkach, są wymieniane zdroje wodne na nowe, są toalety przenośne postawione. Rozpoczęliśmy również proces segregacji. Na chwilę obecną mówimy tutaj o segregacji plastikowych wkładów. Skupiamy się również na pielęgnacji zieleni, na przystosowanie tej infrastruktury właśnie zielonej. Mówimy tutaj o drzewach, które też mają swoje lata, więc wszystkie prace, które tutaj są wykonywane, muszą być w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Dawniej cmentarze były urządzane jako tereny parkowe, w związku z tym musimy też tutaj właśnie o ten układ zadbać.